11:10. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Dziś przepięknie pan obwieścił, która jest godzina. Prawda? Ale zauważam, że słuchawki pan zakłada dokładnie wtedy, kiedy jest sygnał naszej audycji, nie wcześniej. Nie, wcześniej nie ma potrzeby. Niepotrzebne mi są. One w ogóle są mi potrzebne tylko w momencie, jak ktoś dzwoni do nas. A wiem, bo pana denerwuje ten homofon. Tak, trochę. Pan miał sprawdzić te pchełki. Tak, pchełki. Właśnie. A nie mam pchełek. No dobrze, to przemyślimy. No takie grube wejście jest, ten czynsz taki gruby. To już ustaliliśmy, że pan Tomek woli wyglądać ładnie, ładniej niż profesjonalniej, tak? Tak, ładnie. Ja wolę wyglądać profesjonalnie, a nie ładnie. Aha. No niech pan nie, to przemyśli. Nie, to jedno i drugie. A co ma słuchaweczka mała z nieprofesjonalizmem? Nasz jeden z realizatorów twierdzi... Ja chcę wyglądać ładnie i być profesjonalny. O! Nasz jeden z realizatorów twierdzi, że tylko te wielkie hełmofony tak? dostarczają idealny dźwięk do ucha. I nie tylko, że się jest profesjonalnym w pracy, ale też wygląda się profesjonalnie. Dobra, dziękuję, skończyłam na ten temat dyskusję. A teraz jeszcze powiemy państwu tak, że Karolina Sołtys pełni dyżur telefoniczny, też dba o to, co dzieje się na naszym fanpage'u na Facebooku, a Marek Maśniak dba o przekaz na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Jesteśmy, można nas oglądać, można z nami komunikować się także za pośrednictwem kanału YouTube, czatować można. Co państwu przypominamy, można oczywiście telefonować 17 i 7 dwójek, wysyłać maile jazdamałparadio.rzeszow.pl oraz komunikować się z nami na Facebooku. Tyle możliwości. Ileż możliwości. W jakim świecie żyjemy cudownym. Dobrze, a teraz tak. Panie Tomku, jak panu minął tydzień? Jak się dzisiaj jechało do radia? I co słychać? Źle się jechało do radia. Słońce tak nisko świeci, tak paskudnie świeci, jeździ się masakrycznie. A jeszcze niestety po wymianie naszych sygnalizatorów świetlnych katastrofa. Stałem przed sygnalizatorem świetnym, jak się wyjeżdża z mostu zamkowego, to skrzyżowanie z Dąbrowskiego. I jak ta ulica się nazywa, która dojeżdża do Dąbrowskiego od mostu zamkowego? To skrzyżowanie to z... To Średniowitów. Chodzi panu o plac Średniowitów. Tak, z Dąbrowskiego. Stałem przed sygnalizatorem jako pierwszy. Słońce tak świeciło o 9:30, w ogóle nie widziałem sygnalizatora. W ogóle nie widziałem, jakie światło świeci. Czy jest zielone, czy czerwone. Nic nie widziałem. Stałem, patrzyłem i nie widziałem. Patrzyłem na ruch pojazdów, jak one jadą. W końcu pan obok mnie, tym też jechał w prawo, wyjechał, myślę, to widocznie widzisz, że ma zielone, to ja jadę obok niego. Nie świeci źle, świeci źle. Ale no masakrycznie się świecą te sygnalizatory. Nie wiem, kto to wymieniał, po co to wymieniał. Ale ja mówię o słońcu. A słońce mi nie przeszkadza, tylko, że tych sygnalizatorów nie widać. To jest masakryczne. Nasi słuchacze też zgłaszali, że jakieś takie jakby bledsze są. No takie w ogóle jakieś takie. No mówię pani, że nic nie widziałem. No, to jest jedna zła. Pan Zbyszek wita nas w słoneczny, ale mroźny poranek. Witamy, panie Zbyszku. Słoneczko fajne, jak świeci. Mi się to podoba, tylko te sygnalizatory mi się nie podobają, takie pozmieniane na nowe, niewidoczne. No i teraz jeszcze, drodzy słuchacze. Oho. Apel do osób starszych. Proszę was, z ręką na sercu, nie przechodźcie przez jezdnię tam, gdzie nie wolno przechodzić. Dzisiaj pani próbowała przejść przez jezdnię, starsza osoba, na zakręcie drogi. Przecież tam auto wyskoczy z prędkością 50 km na godzinę. Jak tą panią trzepnie, to ta pani się nie pozbiera. Druga pani też próbowała przejść. Zatrzymałem się wręcz i zapytałem się, czy pani się śpieszy do Stwórcy. No bo, kochani, naprawdę, przejście było od tej pani było dosłownie 20 metrów. Wystarczyło podejść do przejścia i być bezpiecznym, a nie przechodzić w miejscu niebezpiecznym. Trzy pasy ruchu, auta, prędkość 50 km na godzinę, a pani sobie próbuje przejść. No zastanawiam się zawsze, dlaczego, kiedy przejście jest tuż obok, tak wiele osób decyduje się na przechodzenie w miejscu, no niedozwolonym. No raz niedozwolonym, a dwa to niebezpiecznym, prawda? Bo ja rozumiem, że ktoś... Nie rozumiem tak do końca, że ktoś spróbujmy przechodzi. To zrozumieć. Może jest w tym jakaś logika. Że się nie chce, tak? Że się jest starszym, zmęczonym, podejść. Że nogi bolą, ale to, tak? Wie pan co, ja tutaj nie ale widzę takiej prawidłowości dotyczącej wieku. W każdym wieku widzę osoby, które w ten sposób przechodzą. To ma pani rację, tylko ja mam to na myśli, że osoba młoda w wieku tam, no nie wiem, lat 18, nie wiem, nieważne, no w każdym młoda taka, sprawna, prawda? Ona jak zobaczy zagrożenie, to jeszcze ucieknie. No a ta osoba, która ma lat 60, 70, 80, no może mieć problem z tą ucieczką z drogi, prawda? Jak zobaczy pojazd. No nie oszukujmy się, ta sprawność motoryczna niestety jest gorsza, no i może być problem. No i jeszcze chciałem pozdrowić pana. Tak. Ja pozdrawiam pana z Nissana, to chyba Nissan Micra, taki bardzo jaśniutko zielony, o numerze rejestracyjnym RZ98, początek taki.
na Okulickiego. Pan jechał sobie i omijał pan pojazd bez kierunkowskazu. Jechał pan za pojazdem lewym pasem, ten pojazd chciał skręcić w lewo, więc pan przede mnie wjechał sobie bez kierunkowskazu, potem pan wrócił z powrotem na swój pas ruchu, też bez kierunkowskazu. Na światłach chciałem zatrzymać się obok pana i powiedzieć, że ma niesprawne kierunkowskazy i prawy i lewy, niech sobie to sprawdzi, ale nie udało mi się. Pan mi umknął troszeczkę dalej i potem zawracał na tej Okulickiego i zawracał już z kierunkowskazem. Czyli okazuje się, że kierunkowskazy miał sprawne, tylko po co je włączać w niektórych sytuacjach. Tak ten pan myślał, żeby nie trzeba. Może mu było zimno w ręce. No w samochodzie w środku? No nie wiem, może się zepsuło ogrzewanie samochodu akurat. Czyli dzisiaj widzę, że ma pan nastrój taki narzekający nieco. No, jeżeli chodzi o kierunkowskazy, jestem wyczulony na kierunkowskazy. To jest jedna z rzeczy, która bardzo irytuje kierowców. Pan Tomasz przesłał do nas taką listę najbardziej. Gdyby pan zechciał popatrzeć na tę listę, za chwilkę o niej porozmawiamy. Ja sobie tutaj tylko, przepraszam, bardzo skorzystam. Lista 25 najbardziej irytujących zachowań na drodze. Za chwilę pochylimy się nad tymi zachowaniami, ponieważ bardzo dużo tych zachowań dotyczy kierowców. A dziś przecież będziemy rozmawiać właśnie o kierowcach, o obowiązkach kierowców i być może pana zły nastrój bierze się z tego, że trudno ogarnąć ten temat. Trudno. W ogóle jestem wyczulony na kierunkowskazy, dlatego że... A ja mówiłam o kierowcach tak w ogóle, o obowiązkach kierowców. A pan się skupił na kierunkowskazach i na tym, co chciałem jeszcze przekazać. Przepraszam bardzo. Kodeks drogowy przyniósł pan, przyniosłam ja. Ponieważ, proszę państwa, pan Tomek w trakcie tygodnia wysłał rozpaczliwego maila, że to jest w ogóle temat nie do zrealizowania. Obowiązki kierowców, ponieważ praktycznie cały kodeks drogowy jest poświęcony kierowcom. Tak jest, pomysł był taki, myśleliśmy sobie, w pierwszym naszym zamyśle było to, że skoro są obowiązki pieszego, no to są obowiązki kierowcy. No pieszy ma swój rozdział poświęcony pieszemu, tak, więc jest tego niewiele. No ale obowiązki kierowcy zaczynają się już w artykule 3, bo mówi się o uczestnikach ruchu, a kierowca czy kierujący jest uczestnikiem ruchu. I już zobowiązany jest do zachowania ostrożności. Czyli każdy artykuł kodeksu drogowego, prawie każdy, jeżeli weźmiemy pod lupę, no to jeżeli mamy cofanie, to tam są pewne obowiązki kierowcy. Jeżeli mamy zawracanie, pewne obowiązki kierowcy. Jeżeli mamy zmianę pasa ruchu, kierunku jazdy, pewne obowiązki. Także tych obowiązków to jest cały kodeks drogowy, trzeba by przerobić każdy artykuł po kolei. Ale podejmiemy to wyzwanie. Tak? No to no jak? Przynajmniej dzisiaj jakieś takie najważniejsze obowiązki. Obowiązki najważniejsze. No najważniejsze obowiązki. Ja sobie tutaj proszę zobaczyć, jaką mam przepiękną zakładkę. Zaznaczyłam, no ja zaznaczyłam akurat rozdział 2, ruch drogowy, rozdział 1, zasady ogólne. Nie, to nie o to mi chodziło. To pan mi kazał to zaznaczyć. Ja sobie zaznaczyłam co innego. A nie, to nie kazałem, to ja tylko wysłałem przykład taki. Ja sobie zaznaczyłam rozdział 3, ruch pojazdów. Ruch pojazdów. Tak. Kierujący pojazdem, kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. Za chwilkę, proszę państwa, wrócimy do tego tematu. Wcześniej pani Stefania, witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, pozdrawiam. Również. Ja mam pytanie. Rozmawiam z młodymi adeptami przyszłych kierowców. Proszę mi powiedzieć, jak to jest. Oni mówią, że instruktorzy uczą ich na drodze głównej włączać kierunkowskaz. Na przykład jadąc od Siemieńskiego do Trębeckiego, to jest droga główna. Wprawdzie jest pod kątem prostym, ale moim zdaniem to się dezinformuje wtedy innych uczestników ruchu. To jest pierwsze pytanie. A jeszcze drugie pytanie, ja rozumiem, że dzisiaj o kierunkowskazach, ale... Nie, dzisiaj wszystkie tematy, pani Stefanio, wszystkie dotyczące ruchu drogowego, więc chodzi wszystko pasuje. Pasy. One są w danych godzinach. Tak. I teraz jak się ma dana ciągła linia, która jest narysowana, no bo nie można jej przekroczyć. Nie można. Ona jest po to, żeby jej... Więc no, jak do tego tematu podejść? No bo chcąc jechać tym buspasem w godzinach, kiedy one nie obowiązują, jak ja już mieszkam w Rzeszowie, to ja wiem, kiedy się włączyć, na ten pas sobie skręcić, ale inni nie zrobią tego. No i dobrze, niech nie zajmują. My będziemy rzeszowiacy jeździli buspasami. Oni niech się tłoczą na tych pasach pozostałych. Niech nie wiedzą. Ale linie ciągłe, no ich przekraczać nie wolno. Jeżeli wjedziemy w buspas i chcemy nim jechać, albo chcemy w niego wjechać lub wyjechać, musimy to zrobić po linii przerywanej, niestety. No tak, tak też rozumowałam. Także no nie ma innej... A co do tych kierunkowskazów na drodze głównej. Pani jest z Rzeszowa, z tego co słyszę, jak oczywiście. Pani mówi o Rzeszowie, więc jest pani Rzeszowa. I mówi pani o lewoskręcie, droga główna skręca w lewo, tak?
No tak. No to jedziemy, tak mówią, to jedziemy razem teraz. Instruktorzy ich tak uczą. Dobra, tak jedziemy razem. Jedzie pani ze mną już teraz Jałowego, jedziemy razem Jałowego w stronę... Tam Tomek aż podskakuje, tak, tak? Jedzie. Jedziemy w stronę Kościoła Chrystusa Króla. Tam jedziemy? Tak, jedziemy. I jedziemy, mamy pierwszeństwo łamane w lewo, tak? Jedzie pani w lewo za torami? Zgadza się, już tam dojechaliśmy. I jedzie pani w lewo i co, z kierunkiem czy bez kierunku pani tam jedzie bez. W lewo? W lewo bez kierunku? Bez. Jest droga główna. Aha, a prosto? A prosto? Prosto do automobil klubu już albo w prawo na Rejmonta. No. No to rozumiem, że się wyłączam z tej drogi głównej. No dobra, dobra. I co wtedy pani włącza? Włącza pani coś? No właśnie. Jak jeżeli pani jedzie prosto? A pani prosto jedzie, tak pani mówi, do automobil klubu, to jaki kierunkowskaz? Do Shella, to jaki kierunkowskaz pani włączy wtedy? Wtedy żaden. No jak? To w lewo żaden i prosto żaden? No właśnie. No w lewo jest główna, nie? No główna. A prosto? No tak, ale no, no dobrze, bo tu pan mi taką zagadkę pewnie zbudowaną dał, tak, ale tak. Na przykład na Siemieńskiego tak nie ma i na nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Przepis mówi jasno. Dobrze, jeżeli tak zmieniamy, tak? kierunek jazdy bądź pas ruchu, musimy to sygnalizować. Jeżeli pierwszeństwo łamane jest w lewo, musi pani zasygnalizować to kierunkowskazem. Ja specjalnie dałem taki przykład, bo wiedziałem, ja że panią rozumiem. Mogę na tym to złapać. To jest złożone, wiem. Tak, że mogę panią na tym złapać, że tutaj pani pojedzie główną bez kierunku, a prosto z jakim. Jeżeli pani by mi odpowiedziała z prawym, to bym cię zapytał, a w prawo z jakim? Z dwa razy szybszym tak, prawym? Nie, dlatego nie odpowiedziałam, bo wiedziałam, co pan ma na myśli. Tak. Ale to celowe, żeby... Bo chodzi o czytelność, tak, żeby ludzie to zrozumieli, na czym ta zasada tak, polega. Także ci z naprzeciwka, którzy jadą, bo tak, to jest oni bardzo to muszą istotne. Widzieć. Tak, oni to muszą widzieć. Ja mam teraz taką kursantkę, która notorycznie nie włącza kierunkowskazów. Cuda, wymyślamy kary takie, że się w głowie nie mieści. Włącznie z telefonem do koleżanki, do mamy i różne inne rzeczy. Nie działa na nią, w ogóle nie może zapamiętać, że musi włączyć kierunkowskaz. Jest wściekła na samą siebie. Ja mówię, zobaczysz, jak cię kiedyś ktoś rozjedzie. Bo jeżeli będziesz chciała skręcić w lewo i zrobisz to bez kierunkowskazu, a nie zauważysz w tym momencie, że tir cię wyprzedza, przydzwoni w ciebie i ty będziesz winna temu wszystkiemu, bo nie włączyłaś kierunkowskazu. Pani rozumiem, Stefanio, ja też jestem tak. za przejrzystą jazdą. Tak. Czy tak, pan to jest Tomasz przekonał panią? Bardzo się cieszymy. Pani pomocą bardzo dziękujemy. No to musi pani już wysiąść z samochodu, pana Tomka. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Ale rzeczywiście pan... Jedziemy. To temat, który rzeczywiście wraca i zachęcamy tak. państwa do tego, żeby pamiętać, że mamy być czytelni dla tych, którzy za nami, dla tych, którzy przed nami, prawda? Dla wszystkich, nawet dla pieszych. Moja kursantka, która mi mówi, no Tomek, ale po co kierunkowskaz, jak ja tutaj skręcam w lewo, nie mam jak inaczej pojechać, ta główna w lewo, a ja mówię, a pieszy skąd wie, gdzie ty pojedziesz? Pieszy stojący przed przejściem na tej głównej, gdzie ty chcesz skręcić, on myśli, że ty prosto pojedziesz, więc chodzi na przejście dla pieszych, bo myślę, że pojedziesz prosto. Gdyby widział twój kierunkowskaz, nie wejdzie na to przejście, bo będziesz mu przeszkadzała. Będziesz zagrażała bezpieczeństwie jego. Kolejne mamy pozdrowienia. Witam naszych Milusińskich, ktoś napisał. Milusio. Co o tym myśleć? Pan Grzegorz, Milusio. No nareszcie cały tydzień czekania na państwa to stanowczo za długi. Co pan zrobi? Myślałam, że pan... Dobrze, myślałam, że pan całusa posłał panu Grzegorzowi. Nie, całusa, tak przypadek, przepraszam. No, dobrze, przepraszam, ale w radiu wszystko słychać. Nie wiem, zastanawiałam się nad tym, co mam teraz powiedzieć, bo... Teraz robimy przerwę muzyczną, bo ja też nie wiem, co powiedzieć. Tak, muzyka. Jazda kontrolowana. Przypomnę, że można nas nie tylko słuchać, ale także oglądać na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Tam także można z nami się komunikować. Pytanie padło, czy odbieramy wiadomości na Messenger? Oczywiście odbieramy. Wszystkie wiadomości odbieramy, proszę państwa. Czasami może być poślizg z ich odczytaniem, bo tych kanałów informacji jest mnóstwo, ale próbujemy dać radę. Pan Tomek właśnie, jak widać, teraz coś odbiera. Nie, proszę sobie tam grzebać spokojnie. Ustawiam grzebie, ale ja do audycji przygotowuję się. Bo będziemy za chwilę mówić o szczególnej ostrożności, właśnie, ale szukam. Wcześniej mam. Pan Bolesław. Witamy. Dzień dobry, panie Bolesławie. Dzień dobry, kłaniam się. Kłaniamy witam się również. Redaktor, witam pana Tomka. Witam. Ja jestem kierowcą zawodowym. I mam takie spostrzeżenia od wielu lat, bo jeżdżę już zawodowo 48 lat mimo emerytury, że instruktorzy widocznie tak uczą lub nie uczą, że stojąc w korku, stojąc przed światłami, wszyscy trzymają nóżkę na hamulcu nożnym. Jest to tak oślepiające dla stojących i jeżdżąc po mieście w Mielcu, notorycznie widzę to u wszystkich od wielu lat. A przecież jest hamulec ręczny lub jeśli pojazd nie wymaga zaciągnięcia, a powinien hamulec być zaciągnięty,
wtedy to światło nie świeci. Dlaczego na to nikt nie zwraca uwagę? A wieczorem jest to przerażająco, no niemożliwe stać za takim samochodem. Może kierowcy już są tak przygotowani, żeby szybko wystartować. Dziękujemy panie Bolesławie, pozdrawiamy serdecznie. Ale ja nie wiedziałam, że to jest takie powszechne. Znaczy, tak powszechne jest? Jest bardzo powszechne. Do tego stopnia, że kursant mój na pierwszej godzinie, jak ze mną jeździ, to ja mówię, zwróć uwagę, jak stajemy na skrzyżowaniu, mówię, zwróć uwagę na auta, który ma z nich wciśnięty hamulec. Myślę, że 70-80% pojazdów w Rzeszowie ma ci wciśnięty hamulec. Dlaczego? Rzeszów jest tak zbudowany, że tu wszędzie jest z górki pod górkę, wszędzie są małe spadki. Kierowcy z doświadczenia już, powiedzmy parę razy auto im się stoczyło do przodu czy do tyłu, więc asekuracyjnie... No na mnie kiedyś trąbił autobus, bo się stakałam. Bo właśnie, toczyła się pani do tyłu, no właśnie. Tu jest ten problem. I ja kursantom też mówię, że muszą mieć zawsze auto zabezpieczone, czyli zawsze wciśnięty ten hamulec nożny, ten zasadniczy, o którym pan mówi, że pana to razi. Ja powiem szczerze, że jak jeżdżę wieczorem i stoję na skrzyżowaniu i ktoś przede mną trzyma ten hamulec, ja tego jakoś tak nie widzę. Jakoś mnie ale to jeszcze nie, raz, nie ale, przeszkadza. Ale a pan co? A pan jak się zachowuje w takiej sytuacji? Pan trzyma nożny? Trzymam nogę na hamulcu. Trzymam nogę na hamulcu. Zawsze. Zawsze. W Rzeszowie zawsze. Kiedyś nie trzymałem. A nie zaciąga pan ręcznego rzeczywiście? Nie. Muszę to mężowi powiedzieć, bo on krzyczy ręczny? Na mnie. Ale co, pani ręczne? To nie, to też dobrze. To nie ma znaczenia. Nawet lepiej, tak jak pan Bolesław powiedział, pani nie razi tymi światłami stopu innych uczestników, którzy są za panią. Prawda? Ale mój mąż twierdzi, że ja samochód psuję. Jak na ręcznym pani stoi? Nie, właśnie jak nie na ręcznym. Jak tylko... na nożnym. Czemu pani psuje? Nic pani nie psuje. Naprawdę? No ja niczego nie psuję? Pani. Nie psuje pani niczego. Nie. Można stać na nożnym. Gorzej jest stać na sprzęgle wciśniętym na jedynce. Wtedy trzeba się troszeczkę, minimalnym stopniu, ale niszczy się... A, czyli jednak się coś niszczy. Ale jak pani stoi na biegu. Nie, ja rozumiem. Na hamulcu. Ja wiem, ja to rozróżniam. Ja wiem, o czym pan mówi. Czyli coś tam jednak w tej drugiej sytuacji się psuje. Jeśli jest sprzęgiełko i bieg. Sprzęgiełko i bieg, to się nie psuje, tylko się zużywa bardziej. Troszeczkę bardziej. Minimalnie bardziej, ale bardziej. Widzi pan, nie... Psuje, tylko zużywa. Czyli zużywa też jest różnica. Tak. No to się nie tak zepsuje, tak pach, jak ja długopis złamał. Nie, tak się nie zepsuje. Dobrze. Czyli co pan proponuje w takim razie? Ja uczę kursantów, żeby mieli ten hamulec nożny wciśnięty po to, żeby łatwo im było wystartować. Bo jeżeli będę ich w początkowej fazie uczył tego hamulca ręcznego, to potem mi się to zablokuje, zaklinuje, nie będę mogli tego opuścić, kupa stresu, więc w ten sposób uczymy. Może ma pan rację, że jest to troszeczkę takie oślepiające. Ja tak jak mówiłem wcześniej, na to nigdy nie zwróciłem uwagi, nigdy mi to nie przeszkadzało, nawet jak jeździłem wieczorem. Ale może trzeba przejść do innego sposobu szkolenia. Za tydzień porozmawiam o tym. Ja też to przeobserwuję, bo to ciekawe rzeczywiście ale zjawisko. Generalnie prawie wszyscy w Rzeszowie trzymają nogę na hamulcu. Okej. Okay. Teraz mamy tak. Komunikat od pana Marcina. Odnośnie jazdy z Jałowego w stronę Wyspiańskiego nie mogę się do końca zgodzić. Wiadomo. Lepiej zawsze włączyć kierunkowskaz, ale tam mamy sytuację, gdzie z lewego pasa możemy skręcić tylko w lewo. Czyli po głównej drodze, czytaj, nie pojedziemy z tego pasa prosto, albo w prawo. Pojedziemy tylko z prawego pasa ruchu. Pani, która dzwoniła, miała na myśli skrzyżowanie z jednym pasem ruchu w danym kierunku, gdzie z kierunkowskazem trudno się nie zgodzić, ale tu z tego pasa nie możemy pojechać nigdzie indziej. W tym przypadku, o którym pani mówiła, tak, że tylko możemy pojechać, no ale znak nam, sam mówi znak, że jeżeli mamy pierwszeństwo łamane w lewo, to znak nam mówi, że jest to Zmiana kierunku jazdy w lewo i powinniśmy włączyć ten kierunkowskaz. Powinniśmy czy musimy? Powinien, to znaczy musi. W przepisach ruchu drogowego, jeżeli się mówi powinien, kierujący powinien, to znaczy, że musi, ma obowiązek. Świetnie, dbajmy o taką precyzję. Dobrze, to dziękujemy. A z tym, co pan mówi na Jałowego, ja miałem kiedyś taką sytuację, kursant miał egzamin wewnętrzny u mnie, jechaliśmy właśnie tak, jak pan powiedział, i on jechał bez kierunkowskazu, za torami już był bez kierunkowskazu. Z przeciwnego kierunku stał ktoś, pojazd, na obcych numerach. On nie widział, że ten pas ruchu jest do jazdy w lewo tylko i wyłącznie i zaczął wjeżdżać, bo myślał, że my pojedziemy prosto. No. Prawda? I niech pan tam przejedzie sobie powoli, niech pan spróbuje jechać bez kierunkowskazu. Zobaczy pan na ruch pojazdu z przeciwnego kierunku, który będzie myślał, że pan jedzie prosto i w pana wydzwoni. Także niestety, przykro mi, ale tam należy włączać kierunkowskaz. Zawsze, zmieniając kierunek jazdy, pas ruchu, zawsze, bezwzględnie. Mamy pozdrowienia z Wielkiej Brytanii, pozdrawiamy również. I mamy podziękowania za pozdrowienia zeszłego tygodnia. Pozdrawiam panią Bernadetę, pana Tomka i mojego kolegę Bartka. Uwaga, kto pozdrawia?
Robson. Pozdrawiamy Robsona. I mamy też pytanie, które bardzo często, zwłaszcza w tym sezonie pogodowym, się pojawia. Skoro temat o lampach, to pytanie, czy takie dodatkowe oświetlenie jest dopuszczalne? Chodzi o te lampy LED na dachu i przy zderzaku na tym zdjęciu. Za chwilę na naszym kanale YouTube to zdjęcie się pojawi. Przy zderzaku na dachu i na dachu i przy zderzaku. Czy przy zderzaku? Ale to proszę opisać, o co chodzi. Ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Ale niech pani przeczyta jeszcze raz, czy takie oświetlenie jest dopuszczalne. No zależy, kiedy się go stosuje. Gdyby pan zechciał opisać słuchaczom, którzy nas nie oglądają. Samochód terenowy ma na dachu taki plafon, jak gdyby jak policja, i tam ma umieszczone światła LED. Ale nie bardzo wiem, do czego te światła LED służą. Może w ogóle tablica rejestracyjna na górze. Na górze? No proszę zobaczyć. Moim zdaniem, z tego co ja pamiętam, w rozporządzeniu jest powiedziane, gdzie ta tablica ma być umieszczona. I mam wrażenie, że ona musi być na dole pojazdu umieszczona w jakiejś odpowiedniej odległości i tak dalej. Coś tam było, kiedyś takiego czytałem, ale może konfabuluję. Ale LED? Teraz, czyli co, ten pan sobie ten zderzak założył na dach? Dobrze, no panie Tomku, pogubiliśmy. Proszę nam tutaj dwa słowa jeszcze W każdym razie, jeżeli te światła służą do jazdy dziennej, to prawdopodobnie są zamontowane niezgodnie z rozporządzeniem, bo one muszą być na dole, w odpowiedniej odległości od jezdni, odpowiednio rozstawione i tak dalej. Jeżeli to są światła, które mają coś tam gdzieś w terenie oświecać, to można ich prawdopodobnie używać, ale na pewno nie na drogach publicznych, tylko gdzieś tam, jeżeli się jedzie, powiedzmy, po drogach, nie wiem, własnych, prywatnych i tak dalej. Także trudno mi się do tego odnieść, bo nie mam bladego pojęcia, co to są za światła. Jeżeli słuchacz mi napisze, że to są światła do jazdy dziennej, powiem, że jest błąd. Jeżeli napisze, że to są szperacze, no to szperacze mogą być, ale ich nie wolno podczas jazdy używać, tylko podczas postoju. Szperacze? Może to są szperacze. Są takie, no. Co to takie szperacze? Taka lampa, którą tak się świeci, się szpera, się szuka, nie wiem, czegoś tam na przestrzeni? Poboczu. Przestrzeni, tak. Więc można ich używać, ale tylko na postoju, żeby nikogo nie oślepiać. Także trudno mi się odnieść do tego. Panie Tomku, jeszcze kilka słów dorzuci, to spróbujemy się do tego odnieść. A teraz pani Maria. Dzień dobry, pani Mario. Dzień dobry. Witamy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Ja chciałam taką sprawę zwrócić uwagę. Pan Tomek właśnie mówi o tych osobach, które nie przechodzą przez przejście, tylko tak sobie tam gdzieś przebiegają. Ja mam taką prośbę. Proszę pana, jest przejście tu od tej strony, jeśli idzie od Rzeszowa w stronę Auszanu, przed Auszanem, w okolicy, gdzie jest znaczek do hospicjum. Tak. Tam samochody tak jeżdżą szybko, że przechodzą przez te pasy i trzeba iść, stawać na linii, żeby przed tą i przechodzi. Jeden samochód się zatrzymuje, a drugi tylko świst i przejeżdża. Także jest tam tak bardzo niebezpiecznie. Teraz o tej porze już ciemnej, prawda, tak godzina 17, to przecież jest tak niebezpieczne przejście. Czy tam nie powinno być przejście na przycisk? No naprawdę, te samochody nie jadą 50. Bo przecież tam nie ma żadnej sygnalizacji, prawda? Tam nie ma sygnalizacji. Nie ma. I tam, same żeby pasy przejść, naprawdę trzeba... I wysepki też nie ma na środku żadnej? I trzeba się ostrożnie, czy ten samochód jeden mnie puści, a drugi jedzie przed nosem. Pani Mario, tam jest wysepka, prawda? Na samym środku jest wysepka, tylko pani mówi o tych pasach oddzielających te dwa pasy w jednym kierunku. Przejść z jednej strony, od strony tutaj Auszana, na drugą stronę do autobusu. I tam są dwa pasy ruchu, tak? Do przejścia, potem wysepka i znowu dwa pasy. Tak, tam przejść to jest makabra. Mimo, no jest pas, jest przejście, no powinni się zatrzymywać i z jednego, z drugiego pasa, to jeden się zatrzymuje, a drugi przed nosem przejeżdża. No tak, to już kilka razy tak się zdarzyło. Tak, to jest nagminne, to nie tylko tam, to wszędzie niestety próbujemy z tym walczyć w każdy możliwy sposób. Nawet ludzie, którzy korzystają z pasów, są niebezpieczeństwie. Tak, to prawda. Tak. Prawda. O, dobrze, tak właśnie. Naprawdę kierowcy, tak. Nie, to w takim razie prośba do tych kierowców, którzy o tej porze, no w lecie to widać, ale teraz jadą, niech troszeczkę uważają na tych nadanych przejściach. Szczególna ostrożność. Dziękujemy serdecznie. Tak, pozdrawiamy pani Mario. No właśnie, na przejściu dla pieszych także na pieszych czyhają niebezpieczeństwa. O tym też trzeba pamiętać. Tak, dobrze pani to zauważyła, że mimo, że jest przejście dla pieszych, to jest niebezpiecznie, a co by było, gdybyśmy przechodzili tam, gdzie nie ma tego przejścia, w takim podobnym miejscu. To jeszcze jest gorzej, jeszcze bardziej niebezpiecznie. Pan Piotr jeszcze tutaj dorzuca informację,
że tam, w tym miejscu, o którym przed chwilką mówiła pani Maria, jest 70 km na godzinę, a nie 50. Jest to dzielone przejście dla pieszych, tak zwana wysepka. No tak, ale do przejścia są te dwa czy tam trzy pasy, tak jak pani mówiła. Bo ja tam sobie kojarzę, że tam jest, ale chyba dwa pasy są do przejścia. No i prędkość 70 km na godzinę. No, podobna sytuacja jak w Rzeszowie na Okulickiego przy Rotundzie, prawda, tutaj w tej okolicy. Pan Paweł, panie Tomku. Przy staniu na światłach z wciśniętym hamulcem nożnym mogą się odkształcić tarcze hamulcowe w przypadku, gdy są mocno nagrzane. O proszę, już wiemy coś. Tak, czyli mąż jak, znowu ma. A jak zaciągniemy hamulec ręczny, to też one się chyba mogą odkształcić, jak są nagrzane, no bo tam też zaciski się zacisną. Panie Pawle, to prosimy jeszcze o tych zaciskach. Czy się mylę? Nie wiem. Proszę nam tu jeszcze, bo dla mnie to też jest bardzo ważna wiadomość, czy się kłócić po powrocie z audycji w domu, dyskutować, czy też nie. Teraz pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Tak. Otóż zauważyłem w ostatnim czasie, że na tablicach rejestracyjnych są pozakładane, no nietypowo, światła LED, które są tak mocne, te diody LED, że światła stopu lub światła nawet i przeciwdzielne tylne, to przy tym to jest mały pikuś. Dziękuję. Proszę zwrócić kierowcom uwagę, że powinny być zakładane światła takie, jakie są oryginalnie w samochodzie, a nie powymieniane na diody LED, które świecą strasznie w oczy. To jest coś makabrycznego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. No wraca jak bumerang temat. Tak, ja zauważyłem już wielokrotnie, że generalnie nie wiem, czy no nieważne, że kierowcy lubią sobie tak doświetlić samochód, takie bajerki zrobić, wkładają, tak jak pan powiedział, do oświetlania tablicy rejestracyjnej światła LED, bardzo mocno świecące. Rozporządzenie mówi jasno, że nie pamiętam, czy moc tego światła określa, ale określa, że musi być barwy białej, no i nie może być widoczne od tyłu. A niejednokrotnie widziałem takie tablice rejestracyjne oświetlane, właśnie zamontowane te światła LED, ale tak zamontowane, że było je widać bez problemu od tyłu i to było nieprawidłowe. Więc one powinny być schowane, żeby świecić tylko do dołu na tablicę rejestracyjną. Myślę, że pan miał to na myśli, że ktoś montuje nieprawidłowo i wtedy te światła świecą do tyłu i oślepiają tego uczestnika ruchu z tyłu. Każdy z tych tematów to tak naprawdę dotyczy kierowców, więc my rozmawiamy o obowiązkach kierowców. Cały czas. Kierowca ma obowiązek, tak jak tutaj przy tym oświetleniu tablicy rejestracyjnej, myśleć o tym, że nie może tam włożyć żarówki żółtej, żarówki niebieskiej, tylko musi być biała, tak? Nie może wystawać tak, żeby oślepiała innych. To wszystko są obowiązki kierowców. Cały czas, cały kodeks ruchu drogowego, każdy temat, który poruszamy, to co pani mówiła o przejściu dla pieszych, więc jeżeli ktoś się zatrzymał, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, drugi pojazd też się musi zatrzymać, więc jest to obowiązek, prawda, kierującego. No proszę, a teraz pan Jakub jeszcze do pana Bolesława. Panu Bolesławowi należałoby przypomnieć, co stanie się, gdy będzie stał jako jeden z ostatnich w korku i ktoś, nie mogąc ocenić, czy auto stoi, czy jest w ruchu, uderzy w niego. Ponadto nie można zostawiać auta na luzie, stojąc w korku, bo stwarzamy zagrożenie dla pieszych, na przykład, gdy stoimy w korku przed przejściem i zostaniemy siłą uderzenia wepchnięci na pasy. No tak, ale pan Bolesław mówi, żeby hamulec ręczny zaciągnąć. No to wtedy nie popchnie nas. Nie popchnie. Nie popchnie w jedną czy w drugą stronę. Pan Roman przy telefonie, dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam pana Tomka. Panie Romanie, gdzie pan był? Tak długo? Słucham cały czas wszystkich audycji. Jestem, że tak powiem, na foni. Rozumiemy, tylko na foni swojej własnej, a nie na naszej fonii. No nareszcie się pan odezwał. No właśnie, co dobrego? Ciężko dodzwonić. No to prawda. Jeśli państwo powiecie, ustosunkuje się do tego telefonu, co była rozmowa tej pani odnośnie przejścia przy Aszą. Tak. Mianowicie, to jest dnia 2 plus 2, więc ruch jest duży, bo jest kierunek na łańcuch Przeworski Jarosław, okej. Okay. W środku jest, że tak powiem, strefa zero, że można przejść przez dwa pasy i stanąć, ale jeszcze jedno dodam tej pani. Tam jest bardzo mały ruch pieszy, okej. Okay. Auta jadą z dużą szybkością 70 na godzinę, ale jest jeden niuans, o którym ta pani nie powiedziała. Mianowicie, troszkę dalej w kierunku miasta są światła, skrzyżowanie z ulicą Bałtycką i można przejść, patrząc w lewo od strony Aszą, gdy jest pustka, bo światła trzymają i aut nie ma, można przejść, zatrzymać się i znowu poczekać na to, że będzie pustka od strony łańcucha i przejść swobodnie. To tak na marginesie. Odnośnie teraz obowiązków kierowcy.
Mianowicie często teraz ostatnio prasa również podaje, że są tak zwane uderzenia w dzwon. Ostatnio pani jadąca Skodą przydzwoniła w Alfę. No bo wiadomo, Alfa miała przed sobą przejście dla pieszych. Alfa ma dobre hamulce, bo sam jeżdżę Alfą, to wiem jak to jest. Kierowca Alfy depnął, no i pani zamulona, brzydko mówiąc, znalazła się w kufrze Alfy. Więc trzeba zachowywać odpowiednią odległość od auta poprzedzającego, dostosowując również swoją prędkość do tego, aby można było stanąć, jak to się mówi, w miejscu. Tak, jest obowiązek. Tak. Panie Romanie, tak. Jak zwykle błyskotliwie. Brakuje w Rzeszowie i często właśnie są te wypadki na tak zwaną stuczkę czy dzwon. Dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, serdeczności, moc, panie Romanie. No ale właśnie, tak, z jednej strony trzeba zachować odstęp, a z drugiej strony trzeba dynamicznie ruszać i te odstępy, jeśli jedziemy na zielonym świetle, no powinny być jednak małe. Powinny być małe, ale musimy spodziewać się tego, musimy najpierw popatrzeć, jaki jest sygnalizator. Jeżeli sygnalizator jest kolizyjny, więc to pierwsze auto, które ruszyło, może skręcają w lewo czy w prawo, prawda? No bo jeżeli jedzie prosto, to wiadomo, że to światło zielone go nie będzie nic blokowało. Ale skręcając może musieć ustąpić pierwszeństwa albo pojazdom, albo pieszym. Więc my musimy to przewidywać. Jeżeli mamy skręt bezkolizyjny, czyli ta strzałka na sygnalizatorze głównym, więc wówczas możemy przypuszczać i prawie na 99% być pewnym tego, że to auto nie będzie się zatrzymywało, nie będzie hamowało, tylko dynamicznie przejdzie przez skrzyżowanie i wtedy możemy jechać bliżej. Ja kursantów uczę, jeżeli jedziesz blisko, nie obserwuj całego pojazdu, patrz na jego światła stopu, obserwuj kątem oka światło stopu, całą resztę i światło stopu, bo to jest dla ciebie sygnał, to jest dla ciebie najważniejsze. No to jeszcze a propos odkształcania się tarcz hamulcowych w przypadku... Hamulca ręcznego? Aha. Nie, no w przypadku, gdy hamulec nożny jeszcze, nożny, uwaga, gdzie mam kliknąć, tu mam kliknąć. Tak, odkształcą się, jak będziemy jeździć z prędkością światła, pisze pan Łukasz. Wtedy się nagrzeją, tak? I wtedy się odkształcą. A tak się nie odkształcą. No z tego wynika. Pan Krzysztof, moje spostrzeżenia na temat przepisów i infrastruktury dróg, które powinny w największym stopniu eliminować błąd ludzki, a ile razy spotykamy się z sytuacjami, gdzie niejasne są znaki. Czy, ojejku, panie Krzysztofie, nie skończył pan tutaj tej swojej wypowiedzi. Proszę jeszcze dopisać. A tymczasem, proszę państwa, mamy kolejny telefon. Bardzo dużo dziś telefonów, ogromnie się cieszymy. Dużo także informacji na Facebooku, na naszym czacie, na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube. Bardzo dobrze. Pan Zbigniew tym razem. Panie Zbigniewie, witamy. Dzień dobry. Witam, redaktor. Pani dyrektor, ja takie mam odczucie, że ludzie, społeczeństwo by chciało od tych nawet kierowców wszystko. Od wszystko. Są winni za to, że nie ustępują pierwszeństwa rowerzystom, pieszym, że ten kierowca w ogóle jest winny tylko dlatego, że po prostu jedzie. Są przepisy i oni dotyczą kierujących, jak i również innych użytkowników drogi. Jeżeli chodzi o to słynne przejście, co pani mówi o przeproszą, oczywiście jest tam wysepka, która dzieli dwie jezdnie przeciwległe na dwa przejścia z uwagi na wysepkę i piesi muszą się po prostu do tego dostosować. Ja widzę, żeby tam poprawić bezpieczeństwo, to nie wymuszaj na kierowców, żeby oni się musieli wszędzie zatrzymywać, bo okaże się, że po prostu ci kierowcy nie będą mogli jeździć. Będzie jeden wielki korek, jak to ktoś powiedział. Jest OSHO, odprowadza do gminy duże podatki. Jeżeli tak, to zawnioskować Komisję Bezpieczeństwa, niech rozważy zrobienie tam przejścia podziemnego. I w ten czas zobaczymy, czy piesi będą chcieli chodzić przejściem podziemnym, czy dalej będą przebiegać po prostu na pojezdni, tak jak to ma niektórych po prostu miejsc. Lub też nadziemne, panie Zbigniewie, nowa kładeczka. Droga krajowa, gdzie nie chciałbym tu mówić cela strategiczne, wojskowe i tak dalej. Natomiast podziemne można z tego względu, najlepszy dowód, że wyjazd z Oszą też odbywa się pod tą jezdnią, prawda? Tak. Kawałeczek dalej jest wyjazd z Oszą i jest wyjazd po prostu podziemny. Tak samo można tu zrobić przejście po prostu podziemne, bo widocznie geologicznie jest to możliwe, bo skoro jest 100 metrów czy 200 metrów dalej jest taki wyjazd, to chyba tutaj w tym miejscu nie jest to możliwe. Druga bardzo sprawa, deformacja tych tarcz. Akurat jestem specjalistą w tym zakresie, więc sytuacja, samonagrzanie tarcz nie spowoduje deformacji. Deformacja tarcz następuje wówczas, kiedy nastąpi gwałtowna zmiana termiczna
nagrzanego metalu. Czyli sytuacja jest taka, jeżeli mamy bardzo nagrzane tarcze i wpadamy na przykład w kałużę wody. W ten czas następuje gwałtowne chłodzenie i w ten czas może nastąpić zmiana krystaliczna, że tak powiem, materiału i deformacja tarczy. Po drugie, co to za kierowca, który doprowadza do tak strasznego przegrzania się. To prawda. Niestety jest technika hamowania. Najlepszy dowód, przegrzanie tarcz było przyczyną wielu wypadków, katastrof autobusowych. Tak. Choćby nawet ta jedna słynna, chyba to była gdzieś we Francji, w Alpach, czy gdzie kierowca hamował, a wreszcie doprowadził do sytuacji takiej, że po prostu się to tak przegrzało, że zaczęło się po prostu opony. No dobrze, panie Zbigniewie, a stanie na sprzęgle i biegu? O właśnie. Jak? Stanie na sprzęgle i biegu. Mam wysprzęglone auto i mam wrzuconą jedynkę i czekam. Niszczy mi się sprzęgło w minimalnym stopniu, czy nie niszczy? To znaczy, sytuacja jest taka, że chyba większość nas stoi na włączonym sprzęgle. No, sytuacja jest taka, nie powinno się, ale no, powiedzmy sobie, praktyka jest taka, że jednak wszyscy stoimy na... Ale czy robimy krzywdę? Ale czy robimy krzywdę samochodowi naszemu ukochanemu? No, czy robimy krzywdę? Na pewno robimy po prostu krzywdę. Nie powinno się trzymać cały czas wysprzęglonego, z tego względu, że jednak pomimo, że wysprzęglone, to jednak te tarcze ścierne tam, bo przecież to jest sprzęgło tarczowe, to jednak no nie zawsze się tak w 100%, że tak powiem, odkleją jedna od drugiej i może dojść do przegrzewania. Czyli bliska sercu osoba ma rację. Dziękujemy serdecznie, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy. No, taka jest. No, powinno się, że tak powiem, wyłączać. Zresztą najlepszy dowód, że w tej chwili się już stosuje w samochodach, że no, z chwilą, kiedy się tam zatrzymuje na skrzyżowaniu, silnik się nawet wyłącza. Właśnie tak jest. Po to, żeby wyłączyć te wszystkie wirujące rzeczy, żeby nie doprowadzać właśnie do takich sytuacji przegrzewania się skrzęgła, czy zużycia tarcz ciernych skrzęgła, czy coś takiego. Bardzo dziękujemy za taką bardzo kompetentną informacje. Pozdrawiamy serdecznie, panie Zbigniewie. I wszystko już wiemy. Ale co mi się podobało? Co pan Zbigniew powiedział fajnego? Wszystko zwala się na kierowców. Nie, czy pani słyszała kiedyś, że zginął pieszy, bo wtargnął przed samochód? Nie. Nie. Słyszy się tylko, pojazd potrącił pieszego. Tak? To pojazd potrącił. Pojazdu wina. Ale takie też się słyszy czasami, ale rzeczywiście bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Rowerzysta został potrącony przez pojazd. Ja widziałem filmik na YouTubie, rowerzysta został potrącony. Rowerzysta wjechał pod ten pojazd. To powinno być nie rowerzysta został potrącony przez pojazd, tylko rowerzysta wjechał pod pojazd. To rowerzysty wina, a nie pojazdu. Tak, no samo wszyscy jesteśmy uczestnikami pieszymi ruchu, ale prawda? Zawsze mówimy, że to pojazd potrącił pieszego, a nie mówi się o tym, że ten pieszy wtargnął mu na jezdnię, on go potrącił, bo to pieszy jest winny temu wszystkiemu. Wszyscy jesteśmy więc odpowiedzialni za to, co się dzieje. Zginął, bo wszedł pod pojazd, no a nie pieszy zginął, bo pojazd go potrącił. Dobrze. I teraz mamy jeszcze tak. A propos Wyspiańskiego. Pan Marcin, dziękuję za wyjaśnienie. Przyznam, że nie zawsze włączam tam kierunkowskaz, choć codziennie tamtędy jeżdżę. Trochę wstyd dla kierowcy zawodowego. Odnośnie ludzi, którzy podjeżdżają od strony ulicy Krakowskiej, to oni tak naprawdę nie myślą, że my jedziemy prosto, bo na załączonym obrazku widać, że nie da się pojechać prosto. Oznakowanie poziome, tylko nie czytają znaków. A może nie widzą tych znaków? Właśnie, może nie widzą. A może ktoś po raz pierwszy tam przyjechał i jest oszołomiony. Z Poznania, prawda? Tak. A tutaj na tym znaku, na tym zdjęciu, które pan wysłał, bo to zdjęcie, to nie widzę znaku oznakowania poziomego na tym pasie, na którym my jesteśmy w tej chwili. Mm-hmm. Tutaj może będzie bliżej, tu będzie bliżej. Pan Marcin tutaj, tak załączył zdjęcie. No właśnie, to oni nie widzą. Z tej pozycji nie ma żadnej strzałki na pasie, na tym pasie, na którym pani jedzie teraz. Mm-hmm. Jeszcze mamy tak, pan Paweł może ja wiem, trochę... że to widać z daleka, tak. To widać. Oczywiście, nawet kursantom mówię, patrz daleko, tam są takie strzałki i są widoczne. No ale jak jedzie przed nami jeszcze jeden pojazd z kierunkowskazem lewym, to może zasłonić te strzałki. My wjeżdżając bez kierunkowskazu, ten przeciwka możemy się pierwszy skręcić, a drugi jedzie prosto. Marek teraz umieści na naszym kanale YouTube zdjęcia od pani Katarzyny. Musimy to zrobić, bo to dobrze. Jest coś pięknego. A ja mogę kursantkę Agatkę pozdrowić, moją? Proszę. Tak. Muszę powiedzieć o tym, że to właśnie ta Agatka ma problem z tymi kierunkowskazami. Pozdrawiam serdecznie. Może Agatko, to, że usłyszysz nas w radiu o tym, że masz problem z kierunkowskazami, to pozwoli ci na to, że będziesz się jednak włączała, ale muszę pochwalić jednocześnie. Ale bo my wszyscy kciuki za panią trzymamy, pani Agato. Ale muszę pochwalić Agatkę, bo przyniosła mi kiedyś pytanie takie, bo rozwiązuję testy, więc przyniosła mi pytanie, taki screen i pokazuje mi skrzyżowanie. Na tym skrzyżowaniu znaki poziome mówią też o pierwszeństwie przejazdu, tak jak pan tutaj nam pokazał to zdjęcie i znak poziomy pokazuje, linia pokazuje jak pierwszeństwo przebiega, więc pokazujemy takie skrzyżowanie z linią
gdzie się wszystkie linie kończą, dojeżdżają do skrzyżowania, czyli skrzyżowanie teoretycznie równorzędne, a jedna z tych linii jest linią ciągłą, szeroką, linią bezwzględnego zatrzymania stop. I w pierwszej chwili do mnie mówi, kto tu ma pierwszeństwo? Ja mówię, no zasada prawej ręki, skrzyżowanie równorzędne. No i przez znak stop. Ja mówię, no to stop tylko mówi o tym, że trzeba się zatrzymać. I dopiero wtedy eureka, mówię, jak zatrzymać? Stop mówi nam o tym, że mamy ustąpić pierwszeństwa na drodze z pierwszeństwa, na drodze głównej. Więc my jesteśmy na głównej, ale oznakowanie poziome nam w ogóle o tym nie mówi. Także Agatka, tak jak ci powiedziałem wtedy w samochodzie, duży szacunek, że ty to wymyśliłaś, zobaczyłaś i doszłaś do wniosku, że to jest nieprawidłowe oznakowanie. Brawo! Tak. Proszę, jaka myśląca. A ja w pierwszej chwili mówię równorzędne, potem dopiero po zastanowieniu mówię, no nie, jak jest stop, to nie może być równorzędne, czyli błędne oznakowanie skrzyżowania. Proszę, proszę zobaczyć. To mamy zdjęcie widzę. Od pani Katarzyny. Moja córka szukając czapki wygrzebała z szafy kamizelkę i od kilku dni tak chodzi na przedszkolnego busa. Jaka pięknie. Ładna kamizelka. Kamila Zeleczka taki z zielony, fosforyzujący kolor. Właśnie tak. I dwa takie ludki. Jacek i Agatka, albo nie wiem kto jeszcze. Bardzo fajne, prawda? Bardzo i widać ładne. Jak w ciemności no, się świeci. I świadomość dziecka, że będzie widoczne na drodze, prawda? Bardzo, bardzo fajne, bardzo. Mnóstwo mamy różnych od Państwa informacji. Nie wszystkie niestety uda nam się przeczytać, ale proszę Państwa, będziemy wszystko odczytywać w przyszłym tygodniu. Teraz jeszcze Pan Jakub, popieram Pana Tomasza, stanie na przykład na światłach na biegu, zużywa nadmiernie elementy sprzęgła. A jednak. I tutaj poleca nam pan Jakub na YouTubie konkretny kanał. I jeszcze mamy mnóstwo informacji od Państwa na kanale naszym Polskiego Radia Rzeszów na YouTube. Skupiamy się na skrzyżowaniu na ulicy Jałowego, ale stosując tę zasadę wrzucania kierunkowskazu, jak to było opisywane, to będąc na pierwszeństwie musimy sygnalizować każdy skręt kierownicą. Nie, każdy skręt kierownicą. Każdy skręt. Nie, no bo chodzi pewnie panu o to, że nawet jak jest jakiś łagodniejszy. Łuk, zakręt, tak? To nie zmieniamy kierunku jazdy wówczas. Jak mamy zakręt, to nie zmieniamy kierunku jazdy. A tutaj oznakowanie samo nam mówi, że zmieniamy kierunek jazdy. Jedziemy w lewo, drogą z pierwszeństwem w lewo. Ten znak nam mówi zmiana kierunku jazdy w lewo. Pan Grzegorz, przy zmianie światła z czerwonego na zielone powinniśmy ruszać jak lokomotywa z wagonami, jeden za drugim. Tak. A rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, odstępy po 10-20 metrów. Tak, coś wszystko rozrywa. Ale to denerwuje. Tak, powinniśmy patrzeć na sygnalizator i obserwować ten pojazd nie pierwszy przed nami, tylko kolejny przed nami, drugi, trzeci przed nami. Jak one ruszają, to wiadomo, że ten za chwilę przed nami też ruszy. My powinniśmy już być przygotowani do tego ruszenia. Ten przed nami rusza, a my już wiemy o tym, że będzie jechał i jedziemy za nim. Tak? Pan Krzysztof, panie Tomku, światło stopu można porównać do światła przeciwmgłowego. Tak samo denerwuje, jak się go nie wyłącza. No zgadza się, ale mówimy o ruchu, a mówimy o tym, że stoimy na światłach i nie musimy patrzeć w ten pojazd, który stoi przed nami. Światło przeciwmgłowe jest podczas jazdy, więc my jedziemy, musimy być skoncentrowani na pojeździe, który jest przed nami, więc w to światło z automatu musimy patrzeć, a stojąc na światłach przed sygnalizatorem świetlnym nie musimy patrzeć w światła pojazdu, który stoi przed nami. Możemy patrzeć sobie, nie wiem, na sygnalizator, czy kiedy się zmieni, na pojazdy, kiedy ruszą przed nami i w lewo, i w prawo różne rzeczy oglądać. Jejku, pan Wiesław jest bardzo rozczarowany, że ojca realizatora dziś nie widać. O. Janek Pielichowski jest takim ładnym naszym realizatorem i nie widać przynajmniej jego koszulki. Już nie chodzi o to, żeby... No wiem, panie Tomku, nie zdążyliśmy. Z tymi 25 najbardziej irytujący... O, teraz widać. Teraz, proszę państwa, teraz kanał YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Proszę zobaczyć, jak pięknie w reżyserce ma Jan Kielichowski. Panie Janie, niech pan się odwróci może. Kiwnął głową. Dzień dobry powiedział. Kiwnął głową. Super. No to było też takie kiwnięcie na pożegnanie. Pożegnanie już? Lista za tydzień. Obowiązki kierowcy będziemy kontynuować za tydzień. Dokładnie przeczytamy wszystkie jeszcze maile od Państwa i wrócimy do nich za tydzień. Obiecujemy, też tu będziemy. Instruktor nauki Tomasz Pogroszewski. No i oczywiście pani Bernadeta Szczypta, pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów. A także Karolina Sołtys i Marek Maśniak, no i Jan Pielichowski w całej okazałości. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Blue moon, keep on shining bright. You'll bring me back to my very night. Blue moon, keep shining bright. I said blue moon, you can tell me to keep on shining. Shining only when it's gone and let me blue. I said blue moon, you can tell me to keep on shining. Shining only when it's gone and let me blue. Reklama.
Szukasz pracy w budownictwie? Chciałbyś zarabiać 3000 euro brutto plus premię? Firma Danud S.A., największy producent domów gotowych w Polsce, poszukuje inżynierów budownictwa ze znajomością języka niemieckiego. Czeka na Ciebie ciekawa i satysfakcjonująca praca na terenie Niemiec. Wynagrodzenie zasadnicze w granicach 3000 euro brutto oraz premię. Zgłoś się już dziś i buduj z nami domy marzeń marki Danud House. Więcej informacji na stronie www.danud.pl. Zakładka praca. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie.